Nadjeżdża, mili Państwo, Polonez Jamnik. Ależ to jest widok. Mistrzostwo. Dzień dobry, panie Marcelu. No siema. Szacuneczek, panie. Czekaj, wyłączę, bo ci tam do nas zaprawa. No właśnie, właśnie, no. O, jak tu mięciutko. Dawno nie jechałem polonezem, powiem ci, tymi plastikami się ostatnio wyjeździłem i... To może zapniesz pas, zanim pojedziemy. Racja, racja. Bezpieczeństwo przede wszystkim. A tak ogólnie to siema. Cyk. No i skąd to panie się wraca? Jak to co? Zepsuła mi się Skoda. Padło mi turbo, które pół roku temu było robione, więc muszę czymś jeździć. Ty, no sprzedałeś tego traka podobno. No sprzedałem. Ale został gdzieś tutaj, czy nie? Nie, pojechał do Stalowej Woli, bo kupił to ode mnie taki znajomek, no. Który go będzie dalej rzeźbił. W sensie go będzie jeszcze, to 1.8 będzie kład, czy nie? Słucham? To 1.8 będzie kład, tak, czy nie? Tak. Mój Boże, ty co tu nam nadjeżdża? Straż polarna. Straż. Jest jakaś akcja. Coś dużego chyba. Jedziemy za nimi. Ale nie wąsko jest. Skurczybyk, ale poszedł. Nie wąsko jak cholera. Ogniem. Żywym. A my dzisiaj, mieli Państwo, mamy niedzielę. Jest dzisiaj 12 lipca. Zagłosowane było? Oczywiście, że tak. No, bardzo dobrze. Jeszcze zanim mi turbo wybuchło w Skodzie. Dobra, coś tu nowego, panie, w tym jamniku się zadziało, czy wszystko jest tak, jak było? Nie, wszystko jest tak samo. Co tu ma się zadziać nowego? Radia nie montujecie w ogóle? Wiesz co, nie. Udało mi się znaleźć po dwóch latach radio Unitra Akropol. Unitra Akropol? Kurde, jakie to jest? Tak, to jest taki high-end. Ale to jest takie coś jak to Safari 5, czy nie? Tak jakby, też jest Zweifalen na Zweigałkę, tylko że to jest radio z automatycznym strojeniem i z pamięcią na dwie stacje. O, panie kochanie. Tak, wiesz, pełen szał, nie? Ale oczywiście monofoniczne, nie? No ale faktem udało się takie radio zdobyć, a z takich featuresów ono ma na przykład to, że możesz sobie auxa z niego wyprowadzić, jest zabudowane wyjście na magnetofon. Idealnie. I co ciekawe, jest też wyjście na pilota, na kabel. Poważnie. Kurde. I to jest 75 rok. Polska, Unitra. To są jajca. Skarpety, panie kochany. No, tu musiałem zabrać to, co miałem w Skodzie, no. Co ty chcesz? Co mnie tam filmuje, skarpety? To będzie przynajmniej nowe, czyste. Ale powiem ci, że naprawdę jest szok, jak się wsiada do tego samochodu. Kurde, oni sobie po prostu naprawdę bardzo wygodnie jeździli, ci ludzie wtedy. A teraz, asy, kurde, siedzisz na tym. Tak, tylko że kierowca cały czas się bije, prawda, z tym samochodem, żeby, prawda, on jakoś jechał. A, no to już jest inna sprawa. To co, na jakąś kawusię, panie, kochany? Stary, jakbym miał walną kawę... No. To by nawet te wasze krótkie kwasmity wątroby przy tym wysiadły. Ja nie mogę takich rzeczy. No to herbatę, nie wiem, coś tam. Wodę. Nie, no jedziemy sobie się przejechać. A z tego co słyszałem, to jeszcze Radosław do ciebie podobnie. Dzwonił, tak, ale on już tym, polonezem konradowym. Radiowolnym. Tak, wracał i chyba mieli go odstawić. No i tyle zjeżdżenia. Ale tak. gdzieś byli, na pewno tak, jeździli. Tak, no. Latali. A ty też żeś, kurde, tam... Wczoraj żeś się próbował nas dobić, dlatego przyjechałem do tego zapasu. Wiesz co, bo ja się z Przemkiem na 17-18. No, a Przemek nic się ze mną nie umówił. A, okej. Okay. No tak. Nie, to się tam przeciągnęło, wiesz. No wiem, szkoda, no bo byliśmy dosłownie parę kilometrów od siebie, ale już tak, wiesz, nie chciałem na siłę, bo przyjechał po nas ten mój kumpel i, i już nie, go nie chciałem też tym. Życie takie się dzieją rzeczy. Nie filmuj to, tam są niespotykane rozwiązania techniczne, nie wolno. To są niespotykane, no, tak, aha, no tak. Tak. To jest, wiesz, FSO, prawem patentowym cię tutaj zaraz zastrzeli. Podjedziemy pod Granda, panie? Jak ludzie, zrobimy mu dobrą fotkę? A bo to mało tą patent zjeść tam, no pod wie. Grandem. No ale z dzisiaj nie ma jeszcze. Z dzisiaj nie. Chociaż powiem, że w zeszłą sobotę, jakśmy sobie wieczorkiem tutaj po Sopocie kruzowali, to tam ludzie brawo bili. No nie na wiem. Pewno, nie? Może dlatego, że założyłem czystą koszulkę. Pewnie dlatego, to na mag dlatego. Koreczki standardowo. Witamy w Sopotach. Chociaż powiem ci, że mało jest ludzi, tak ogólnie, tak jak obserwuję, to w zeszłym roku było więcej. A są blokersi. Aha. Blokersi są, blokują furki.
Teraz to Straż Miejska się obułowi. Tak się prezentuje Polonez Jamnik pod hotelem Grand w Sopocie. Zobacz, jakie towarzystwo się trafiło. Patrz, jakie towarzystwo się trafiło. Ciekaw, co bardziej wzrok przyciągnie. Ta jakaś nowoczesna Warszawa, czy jakiś zgrudowany... Ja to jestem pewien. Pomylonez. Na 100%. Co to jest w ogóle za marka? Jakaś Kia to jest? Tak. Nie, to jest... To jest Hyundai, ten wiesz. To jest Rolls Royce, ty. Ale zobacz, wisi otwier... To jest chyba jakaś... Patrzcie, ale to jest jakiś nowy model Syreny. Zerżnęli, zerżnęli, no. Weź go zaparkuj, to mu zrobimy jakąś foteczkę fajną. Emilia, jak trochę oglądasz, to tu obgadujemy cię, dyskutujemy o Polsce. Oczywiście, że tak. No i kibicujemy. Kibicujemy, no na razie jest przerwa, bo cóż zadziałać. Ja też nie jestem z gumy i prawda, trochę mi wywaliło nadciśnienie, więc muszę sobie odpocząć. Kurde. Chociaż chwilę. Mam sobie ze stacją, staniemy. Oczko się zepsuło. Oczko się popsuło, no, temu Polonezu z lewej strony, jakby co? Trzeba puknąć, no. Dobra. No. Co my tutaj nagrywasz? Pokaż. Tego nie wolno, bo tu nagra to. Sposób naprawy. No. Standardowo w polskich samochodach zawsze padają kostki od świateł. No bo żarówka się już skończyła do reszty. Pali się? Nie. Nawet nie. Nie, nie. Nawet nie mrugnie. Nic a nic. No zobaczymy. Niestety skończyła. Nie, kostka się skończyła. Silnik tu jest po remoncie, nie? Tak, jasne, nie. Akurat ten nie. No co ty? To jest oryginał silnik z 78 roku, wzięty z półki. Na zasadzie jak odpali, to pojeździ 2 tygodnie. Ty mówisz poważnie? Tak, jeździ 2 lata. Wszystko ci opowiem, dlatego nie jest zasrany, no bo tam trochę cieknie, ale to jest silnik, który jest bez remontu, nie? Kompletnie bez remontu. No to jaja. Weź o tam tyczkę. Weź mi tyczką podeprzyj. Podeprzyj mi tyczką. Jest? To jest zaraz dokonamy naprawy na mnie. No, to też jest ważne. Znawcy tematu wiedzą, o co chodzi. Kierunek bez śrubek nierozbieralny. Jak się przepaliła żarówka, wymieniałeś cały kierunek. Sorry, Gregory, wtedy jest. Musimy zobaczyć, bo może ten... No niestety, no. Takie samochody wymagają różnych dziwnych napraw. Dobra, jasne, nie mam żadnej szpilki. No a jak tam, panie, zastawa? Wiesz co, temat zestawy, że tak powiem. Temat zestawy się skończył na tym, że nie było opcji, żeby sprawić, żeby ona była bezpieczna w ruchu drogowym. Przez konstrukcję? Ogólnie chodziło o mocowanie lewego wahacza. To się dało zrobić tak, żeby ona jeździła. Przerwało. Dwa zdania, panie. Chyba mi ucięło. Musisz zobaczyć. Co się mówiłeś o konstrukcji, tak? Tak, że niebezpieczna to było, i... tak, to było po prostu już niebezpieczne, żeby coś tam dziumać w tym samochodzie. Dałoby się to zrobić, tak, ale to by się wiązało no, ze rozebraniem całego auta i tam spawaniem całego słupka, ale przy tym jak ona miała te blachy z zewnątrz, no, nie? Tak. Zresztą wiesz, widziałeś, pamiętasz, tym bardziej, celu ją tak, kupiłem, ale nie? Tym bardziej się cieszę, że ją utrwaliliśmy. Jak tak, jeszcze była w kupie, nie? Tak, utrwaliliśmy nią i poszła do takiego chłopaka do...
gdzieś pod Łódź, który ma zastawę kompletnie zarżniętą mechanicznie. Ma nadwozie zdrowe, to ale ma zatarty silnik, ma zatarty silnik, rozwaloną skrzynię biegów, takie tam pierdoły. I z tego samochodu powstanie po prostu no, inna zastawa. Spoko. No i słusznie, nie? Tak. Wykorzystać. Nie, nie, tutaj nie o to chodzi. Po prostu... Zapaliła się? Nie. Czyli cholery. Nie, nie pali się, nie. No to właśnie nie wiem. No to aż dziwak bierze. Może bezpiecznik strzelił? Strzelił. Całe są. Środkowy rząd siedzeń w Polonezie Jamniku. Może ktoś ma takie boczki, takie o, właśnie, bo tu jest apel Marcela o takie boczki. Może ktoś ma. Bezpiecznik zasiedział. Bezpiecznik. Bezpiecznik. Cyku, cyk. To jest lampa, świeci. Dobra, możemy jechać. Dobra, poczekaj. Cyk, cyk. Nie, co ja robię? No i jedziemy sobie, mieli Państwo, w stronę Gdyni, znaczy już jesteśmy w Gdyni tak naprawdę. Nie, jeszcze nie, szykowałem. No dobra. No tak czy siak, miałem Cię spytać, bo pewnie wielu ludzi może to interesować. Samochód zrobiliście jako stowarzyszenie, tak? Swoimi siłami, sponsorów i tak dalej, tak? No i jak to wygląda teraz? Czy to każdy sobie może z Was przyjść i sobie zabrać ten samochód, kiedy mu tam się podoba? Czy się jakoś umawiacie? Czy samochód ma swojego opiekuna jakiegoś? Tak, oczywiście, że tak. No są osoby odpowiedzialne za stan techniczny tego samochodu, żeby był w jak najlepszym stanie, bo tak naprawdę on nie jest gotowy. Aha. To nie jest tak, że on jest, żebyśmy go złożyli, fajnie, jeździ super, jest koniec, szluz. Nie, on nie jest gotowy. Jest jeszcze sporo rzeczy, które trzeba w nim robić dalej. Okej, okay, tak? No to o tym może w następnym, powiedzmy, ujęciu, ale powiedz, jak wygląda teraz sprawa dostępu do tego samochodu? Każda osoba, która go budowała, a tych osób jest 50, z tego co pamiętam, około 50, może przyjść do nas, słuchajcie, chciałabym się tym przejechać. Okay. Nie ma problemu, jeżeli akurat w tym czasie nie jest samochód wystawiony na jakąś wystawę czy coś, czy nie ma jakiegoś tam terminu na jakiś tam zlot, nie ma problemu. Bierzesz, jedziesz, tak? Okay. Tylko, że mówię, to są osoby, które przy tym samochodzie pracowały. Jasne. Rozumiem. Bo to wiadomo, byli tacy, którzy, prawda, o fajnie, jestem w stowarzyszeniu, to mogę sobie wziąć samochód. Nie. Myśmy przy tym zasuwali jak cholera i no i to jest każdego z nas część, tak? Jedne osoby przelewały kasę, tak? Żebyśmy mogli kontynuować pracę. Widziałeś, jak się dzierni? A inne osoby pracowały przy tym samochodzie. No każdy po prostu dokładał swoją małą cegiełkę i każda z tych osób, patrz, dupę wystawia. O, panie, pierdzielony, widziałeś to? O, Jezu! Skoda jaka? Skoda Rapid LST 17. To jest rapist. 17532, pozdrawiamy serdecznie. No cóż, no. Dobra, o czym tośmy mówili, zanim ta goła dupa wystawiona. O dostępie dynamika, ale chyba temat wyczerpaliśmy, nie? Tak. W zasadzie, można mówię, powiedzieć. Każda osoba, która przy tym samochodzie pracowała, po prostu, nie wiem, dzwoni, umawia się z którymś z nas, czy to ze mną, czy z Radkiem, czy z Olkiem, czy z prezesem Andrzejem. I w ten czas nie ma najmniejszego problemu, tak? Okej, okay, a czy ktoś tak sobie może do Was przyjść i, nie wiem, wypożyczyć to auto na jakiś swój event taki prywatny? Zasadniczo nie. Nie robicie takich usług? Nie robimy takich usług z jednej prostej przyczyny. Samochód powstał z datków nas wszystkich, tak? Okay, no. I też ludzi, których nawet na oczy żeśmy nie widzieli. Byłoby to raczej takie średnie w stosunku do nich, żebyśmy my sobie tam zarabiali na tym samochodzie. Myśmy go zbudowali po to, żeby on był. Żeby można było jakąś tam... Boże, przepraszam. Spoko. To co, kończymy? Chcesz odebrać? Możemy, poczekaj, ja utnę. Z powrotem, wiesz co, przyszło mi do głowy, tak. Że super, że go zbudowaliście.
ale też super, że on jest cały czas w ruchu i że to nie jest taki eksponat typowo muzealny, że sobie tam stoi na wystawie i no i tylko cieszy oczy. On po prostu jeździ i wszystkie te wystawy tutaj takie organizowane różne tam zloty, spoty, wszystko objeżdża, tak, prawda? Tak. Bo i godnie was reprezentuje. No to w sumie takie wasze, taka wizytówka, prawda? No tak, to jest FSO Pomorze. Wizytówka, nie tyle, że wizytówka FSO Pomorze jako stowarzyszenia, tylko wizytówka nas wszystkich, którzy w jakimś stopniu przyczynili się do powstania tego pojazdu, nie? Matają mi ludzie. Panie, kochany. W zeszłym tygodniu, jak wieczorem w Sopocie jechałem, prawda, przy Monciaku, to mi normalnie brawo bili. Nie wiem, czy byli pijani, albo miałem coś na koszulce, ale bili mi brawo. Nie wiem. Jest taki żart, wie, że jak ten się przyjeżdżało przez granicę, to takie panie biły brawo. No tutaj mi w Sopocie biją brawo. Ale tak czy siak. No. O czym to żeśmy mówili, zanim się... O dostępie i o wypożyczaniu tego samochodu. Mówiłeś też o spotach, zlotach i tak dalej, i tak dalej. Tak. Ten samochód jeździ, pojawia się z jednej prostej przyczyny. To jest Polonez. A Polonez, mimo mojej całej miłości chorej i trudnej w ogóle psychopatyzmu, prawda, na temat tych samochodów, Polonez jest naprawdę penisowym samochodem. Nie chcę bluzgać. Bluzganie to, prawda, na mojej stronie było, prawda, w formie Fuck Up TV. Nie chcę ci tutaj obniżać, prawda, poziomu kanału. Tak więc nie będę bluzgał. Polonez jest słabym samochodem. Wszyscy, którzy twierdzą inaczej, tak, no, to są po prostu fanatykami. Ja kocham Polonezy, naprawdę, miałem ich wiele w życiu, wiele zbudowałem. To jest jeden, z których też złożyłem, tak. I znam ich dobre, słabe strony, zrobiłem nimi setki tysięcy kilometrów. Naprawdę, bo no niektórymi mi się zdarzyło robić po 80 tysięcy kilometrów rocznie. No. Tak więc co nieco ten temat wiem, prawda, bo 15 lat jeździłem Polonezem na co dzień. Wy z Gajewskim to moglibyście, kurde, jakąś normalnie książkę napisać o Polonezach, bo chyba nie znam ludzi, którzy wiedzą więcej o Polkach. Wiesz co, powiem ci szczerze, że historia FSO jest na tyle popierdzielona, no, że cały czas coś odkrywamy. No prezes często powtarza, że FSO to jest fabryka samochodów osobliwych. Tak, i to jest prawda, bo on to ma ode mnie. Słuchaj, na przykład prototypy, tak? No. Niby wszystko fajnie, pięknie, ale ostatnio, po tym jak siedzę w tym temacie 17 lat, bo jeszcze za gówniarza zacząłem się w to bawić, tak? Zbierać informacje i tak dalej, i tak dalej. Zaraz jak się tylko internet u mnie w domu pojawił, a miałem wtedy chyba ze 13 lat. Lat 13. Tak, więc, no i tam człowiek... Marcel lat 13, prawda? Piwniczak, cham i burak do tego, całe życie. I zacząłem jakoś tam przeglądać te strony. To ostatnio powstała jakaś tam grupa OBRSO Infodzielnia na Facebooku, gdzie ktoś udostępnił oryginalny maszynopis sprawozdania z badania drogowego prototypu Poloneza z silnikiem dwulitrowym Opla. Panie kochany. Ja dosłownie powiem szczerze, że coś tak czułem, że coś tam musiało GM maczać palce, no bo i tak GM maczało palce w Polonezie. Na przykład ten układ wtryskowy w Polonezie Karo, Abimex, nie? Okay. To jest wszystko na częściach GM. Ale jaja, widzisz? A Abimex to jest w ogóle nazwa importera do Holandii, który jako pierwszy to zastosował i tak to się przyjęło. Ale obiekowo, właśnie, dokształciłeś sporo ludzi, widzisz? No, specjaliści z GM też pracowali nad jakimś tam Polonezem Atu, nad jakimiś tam unowocześnieniami, poważnie mówię. Jest nawet gdzieś tam na YouTubie taki filmik, gdzie tam wysłali bodajże, chyba nawet do Ameryki. Ale ręki sobie uciąć nie dam, musiałbym zobaczyć sobie, przypomnieć, spojrzeć w notatki, bo jednak trochę tego przez te paręnaście lat zebrałem, nie? No, na pewno. Wiesz co, tu nie wjedziemy, zresztą wiesz chyba o tym, że w Świętojeństwo nie wjedziemy. Założymy się? A, my możemy? Przez żółte blachy, czy jak? Nie. Na Polankę skręcamy wcześniej. Spokojnie. Ja już tutaj po tych zmianach jeździłem. Komu ja to? Damy sobie radę. Z pewnością. Dobra. Marcel, w rozmowie dzisiaj wspomniałeś, że ten samochód jest nadal projektem, tak? Nieskończonym. Tak pokrótce albo nie pokrótce, jak pan wolisz. Co tu jeszcze trzeba zrobić według ciebie?
tak naprawdę to jest samochód... Ogólnie nie wygląda na skończony przecież. Tak, on wygląda na skończony i tak naprawdę cały czas prace nad nim trwają, pomimo tego, że nie widać tego, że coś się w nim zmieniło, z jednej prostej przyczyny. Po prostu wymieniamy części. W sensie takie wizualne, nie? Jak znajdziecie lepsze, tak? Czy... Tak, jak znajdziemy lepsze, to po prostu montujemy. Okay. Bo co tutaj ukrywać? Dużej liczbie ludzi się wydaje, że proces się w ogóle nie zmieniał, że był zawsze taki sam. No. A to jest główna prawda. Zmieniał się, oczywiście. Te pierwsze Polonezy, bo to jest rocznik 79, czyli można powiedzieć, że drugi rok produkcji Poloneza. I te pierwsze Polonezy, to praktycznie co pół roku było coś w nich modyfikowane, zmieniane i tak dalej, i tak dalej. Instalacja elektryczna nie pasuje z jednego rocznika do drugiego. Ale to były zmiany dyktowane chęcią unowocześnienia, czy obcięcia jakichś kosztów według Ciebie? Z jednej strony to było to, że to był samochód świeżo wprowadzony do produkcji, to jeszcze w czasie kryzysu. Okay. Na samym można powiedzieć, no już tak się trochę już ten kryzys bujał, nie? Mhm. I wiesz, z jednej strony trzeba było to poprawić, tamto poprawić. Takie choroby wieku dziecięcego, tak jak w każdym. Cały Polonez jest chorobą wieku dziecięcego, która trwała przez, kurde, jest mała, prawie 30 lat w produkcji. No i po prostu tutaj, wiesz, tutaj zmienili instalację elektryczną, tam dodali chwyt powietrza i tak naprawdę później to już się zaczęło potanianie. Czy nie? Zaczęło się potanianie. Jezus Maria, wszyscy do mnie wydzwaniają, do jasnej, ciężkiej i niesprawiedliwej cholery. Jesteś rozchwytywany, panie, po prostu. Ja nie mogę po prostu sobie odpocząć. Kurde, ludzie idą, zdjęcia robią, no. Non-stop, nie? Aaaa! Tobie ten fame nie przeszkadza? Jaki fame? Polonezowo szykejnowy. Co? Ja już tam nie jestem znany kiedyś. Kiedyś było tak, że ludzie mnie znali, jak jechałem na zwroty, teraz już mnie nie kojarzą, dzięki Bogu. Bo za mądry pan jesteś po prostu w tym. Nie. Wiesz co, z jednej strony nie chce mi się spierać. Środowisko FSO to jest najbardziej porąbane środowisko motoryzacyjne. W sensie, że każdy się mądrzy, tak? To masz na tak, myśli? Tak, jest sporo ludzi, którzy się mądrzą. Panuje ogólnie taka niewyobrażalna wręcz liczba mitów na temat tych samochodów, tak głęboko zakorzenionych w ludziach. Na przykład to, że projektował go Giugiaro. Tak. Mówimy o micie powtarzanym przez, jak on tam się nazywał? Nawet Clarksona. Clarkson, właśnie. Ale to jest bardzo proste, bo takie informacje są były na Wikipedii. A to jest gówno prawda z jednej prostej przyczyny. Każdy, kto chociaż chwilę poświęci, żeby prześledzić ten mit w dobie obecnej internetu i w możliwościach, jakie są, żeby, prawda, wklepać nawet w Google czy coś i uzyskać jakieś informacje, wystarczy odwiedzić stronę iteldesign.com. To okay. Jest strona studia projektowego Giugiaro i tam są wszystkie projekty wzornictwa przemysłowego, jakie Giugiaro zaprojektował i jego studio. I Poloneza tam nie ma, a są tam takie wspaniałe pojazdy, jak na przykład Jugo Florida. Nie wiem, czy słyszałeś o takim wspaniałym samochodzie. Tylko słyszałem, nie mogę go sobie teraz zwizualizować. Wygląda jak trochę upośledzony Citroen ZX. Aha, okej. Okay. Praktycznie jest tam każdy projekt Giugiaro, Poloneza tam nie ma. A może kolejny, się wstydzili, może im nie wyszło po prostu. Znaczy tutaj nie chodzi o to, że się wstydzili, po prostu kto inny go robił. Polonezem się zajęło Centro Stile Fiat. Dziękuję. Dziękuję. Mamy nawet oryginalne kalki fiatowskie, bo fabryka skończyła tak smutno, że zaczęli rozbierać hale i te kalki się dosłownie walały tam i tam jeden tam z pracowników rozbiórkowych, prawda, chciał sobie nieźle dorobić i po prostu zbierał te wszystko, co miało lecieć do kontenera i na śmietnik i po prostu sprzedawał wśród miłośników i jednemu z nas się udało kupić oryginalne włoskie kalki. Co prawda niekompletne, ale tych jednak parę kalek jest. Zresztą dwa lata temu na 40-lecie Poloneza był świetny artykuł w Traffic Auto, naprawdę gorąco polecam, na temat kulisów Poloneza. I był okraszony bardzo pięknymi rysunkami właśnie z Centro Stile Fiat. Mówisz o... kiedy? Rok temu, tak? Czyli to już dwa było, lata temu. To już było to nowe Classic Auto. Temu.
Tak, to było 2 lata temu. No właśnie, bo tam się jakiś skład chyba zmienił, nie? W tym Classic Auto? Właśnie zmienił się redaktor naczelny, ale to tam wiesz. Ja to sobie kupuję 5/10 to Classic Auto już. Tak raczej, szczerze powiedziawszy, tyle lat. Ty to już... wszystko wiesz po prostu. No, słuchaj. Nic nowego tam nie wyczytasz. Słucham, zawsze wyczytam coś nowego. Zawsze coś się wynajdzie nowego. Zawsze. Bo to ta historia tych w ogóle samochodów jest kompletnie... Co to tam jedzie ze przeciwka? Ło, oho. Mustang. Piękny ale... Mustang. No taki piękny to on nie jest. No, nie chciałem. Nie, jest fajny. Jest ładny. Jest ładny. Ładny. No nie, tylko nie, taki... nie można blisko podchodzić. No, ale jest ogólnie... Ale pewnie go poprawią. Kibicujemy, no żebyście ten nie, odgruzowali. Na pewno. Ale zresztą ja uważam, że gruz zawsze ma swoją, swoją duszę, nie? No tak, ktoś to jednak ręcznie. Nie, tutaj nie chodzi o to ręcznie. Słuchaj, na, jeżeli masz samochód zniszczony zębem czasu, to jest także jego piękno, nie? Jasne. Bo to każdy z nas się ale starzeje. Ale mówisz o patynie, tak? A tutaj... Tak, o patynie. No tutaj był no, niefachowy, nie tematem właśnie, była niefachowa lakierka. Jeżeli ja to widzę, to musi być słabo, bo ja akurat jestem ślepy na takie rzeczy. Ja akurat uważam, że samochód mechanicznie powinien być, mechanicznie i konstrukcyjnie powinien być w takim stanie, żeby nie zrobił nikomu krzywdy. No i witamy na Polance Redłowskiej. Tutaj jakieś miaty no, mamy. Miata bardzo fajny samochód. Bardzo no, fajny. Mój ojciec ma czerwoną. Cyku, cyk, jak tutaj ładnie. No. Nie, miata jest bardzo fajna, bardzo lubię. Tak jest. A my sobie tutaj wjedziemy. Tutaj są cholery ludzi. Ale no co mamy, ty tu? A tu mamy sobie takie czmych. Ja tu nawet nie wiedziałem, że można tak wjechać tutaj. Patrzymy na dziobek, powiedzmy, tak, tego tak, jamnika. Tak, tak. Napis Polmo. Powinien być, czy nie powinien być tutaj? No, rocznikowo być powinien. Okay. Rocznikowo być powinien, chociaż na zdjęciach z Ursynowa, na jakich się żeśmy wzorowali, to tego nie było. Mhm. Ale co tam. Dobra. Mamy tutaj, panie, tak. Próbne tablice, tak? To są tablice, które były nadawane samochodom no, na różne testy, tak? I dlaczego ta tablica jest na tym samochodzie? Bo najbardziej znane zdjęcia tego samochodu ma te tablice. Mhm. Te kilka zdjęć, które były zrobione przy blokach na Ursynowie. Tak. Mhm. Zresztą chłopaki potem pojechali po złożeniu tego samochodu i powtórzyli tę sesję i nawet to było w Classic Auto z tego co pamiętam. Właśnie, tak jest. Piękne halogeny, panie. Tak. Tutaj, nie wiem, czy da się dojrzeć napis. Zelmot. Zelmot, tak. Tylko nie wiem, czy to będzie widać. Chyba widać. Dobra, to są halogeny polonezowskie, tak? Znaczy nie, to są fiatowskie przerobione tylko na polonezowskie. Dobrze. Bo jest obrócone mocowanie. Bardzo dużo, bo te halogeny są jeszcze dostępne w wersji do Fiata albo do karetek, mhm. Bo to była jedna obudowa i różne tam rzeczy tam pakowali i różne mocowania. Tylko akurat polonez ma swoje specyficzne mocowanie. Teraz jesteśmy z boku, panie, i widzę tutaj... Tylko nie z boku, dobrze? Z boku. One tak. Są gumowe czy... Tak, metalowo-gumowe. Dobra. Oryginalne metalowo-gumowe. No ta i tak jest, jak trzeba. Ta środkowa to jest nasz wytwór, no bo wiadomo, tej listwy się nie dostanie, więc to jest nasz wytwór, mm-hmm. Specjalnie na te drzwi. Dobra, a tutaj już się widzę ten, no tak, standardowo już, tak. Standardowo już jest wygięta, tak więc to nie róbmy z tego zagadnienia, to jest tylko polonez mimo wszystko. Nie róbmy. Zderzaki to by czymś tak wyczernialiście? One nie, są takie... one takie są. One takie są, prawda, po prostu jest często myty, poza tym kosmetyką tego samochodu się zajmuje Radek. Skutowe no tak. Taksi, tak więc ja. Dziękuję to jego bardzo. By, tak, jego by trzeba było, chociaż tak, kiedyś go chyba już nawet o to pytałem. Jego się trzeba pytać o takie rzeczy. A teraz, z kolejnych rzeczy, tutaj napomknęliśmy przed chwilą, może rozwiniemy temat wycieraczki i nakrętki, bo to jest kolejna rzecz, która niedawno tutaj... Znaczy, to nie tyle, że niedawno, co po prostu... Dlaczego jamnik, uważam jamnika za samochód jeszcze nieskończony? Z jednej prostej przyczyny. On jest cały kompletny, jeżdżący, sprawny i tak dalej, i tak dalej. No. Ale my cały czas szukamy do niego lepszych detali. No bo to nie jest samochód amerykański, do którego wejdziesz sobie na stronę, weźmiesz sobie katalog i sobie, prawda, szukasz, tak? Szukasz, o, brakuje mi listewki na ten, pach, dziękuję bardzo, przesyłeczka jest. Do Poloneza, szczególnie pierwszej serii, nie ma części. W ogóle. W ogóle nie ma części, trzeba szukać, trzeba polować. I dostałem sygnał, że
stoi Borewicz na złomie w Koszalinie. To jest 200 km od Gdańska. Wsiadłem w auto. Początkowo z zamysłem przodu do traka. Ale jak tam pojechałem, zobaczyłem, że to jest rocznik 79, czyli tak jak Jamnik. To zacząłem wydłubywać różne pierdółki. Na przykład jakieś tam zatyczki do tchórzołapek, bo w późniejszym roczniku są inne. No i na przykład ta nakrętka. Najbardziej się cieszyłem z tej nakrętki, bo miałem dwie i jednej mi brakowało. I to była taka zwykła z kapturkiem założona, a teraz jest taka, jak być powinna. I uwierzylibyście? 200 km pojechałem po tą pierdzieloną nakrętkę, tylko po to, żeby ją założyć, żeby mnie to ta zaślepka w oko nie kuła. Widzisz, jak oni teraz się tam w głowę pukają? Ci, co tam siedzą? Co, tam, słuchaj, co nas oglądają? Słuchaj, w ogóle miłość do samochodów WSO to jest w ogóle kretynizm, tak? Bo te samochody ani nie są szybkie, ani nie są ładne, tak naprawdę. Ale wiesz, to są samochody trochę z innych czasów, z takich czasów, kiedy się kupowało samochód i samochód kupowałeś na całe życie. Tak samo jak pralkę kupowałeś na całe życie, tak? No tak. I wiesz, i dlatego każdy po prostu to pamięta z tego względu, że no, ojciec miał, dziadek miał, tak, wujek miał, ktoś tam miał i się jeździło, wakacje, te sprawy. Dziecko postrzega świat troszeczkę inaczej i przez co my to pamiętamy trochę inaczej. Nie pamiętamy tego, że te samochody się psuły, że one rdzewiały na potęgę i że ogólnie były takie no, średnie. No właśnie, psuły się, rdzewiały na potęgę, po prostu, a przez... Po prostu były, no. Przez to, co mówisz, czyli przez sentyment tak naprawdę. Mhm. Ceny tych samochodów są absurdalne obecnie. Tak, obecnie te ceny, moim zdaniem, prawda, człowieka, który siedzi ten no. W temacie, są naprawdę absurdalne. Chociaż nie ukrywajmy tego. Od zakończenia produkcji... Produkcja Polenza nigdy nie została zakończona, tylko została zawieszona czasowo. Mhm. O, to nie wiedziałem, że to tak. Od, można powiedzieć, zakończenia produkcji Poloneza minęło już... wersji osobowej, 18 lat. O panie. No bo jeszcze traki tłukli przez rok po zakończeniu produkcji. Do 2003. No ale to już nie było robione w FSO, tak? Tak, to było robione w Nysie. No można powiedzieć z części zapasowej. Mhm. Minęło już 18 lat, więc te samochody chciał, nie chciał, będą drożeć. To samo zobacz, jakie są ceny syren. Syreny no już osiągnęły chyba maks, co mogą osiągnąć i teraz to chyba tylko mogą stracić, coś tak, mi się wydaje. Ale wiesz, tutaj chodzi o to, że to się wszystko zmienia. Pamiętasz, jak na początku lat 2000 był taki hype na Warszawy? Tak. Że Warszawy wystrzeliły strasznie do góry, no bo ludzie, którzy mieli kasę i pamiętali te samochody z dzieciństwa, po prostu chcieli mieć takie auto. A teraz spadły ceny. A teraz spadły ceny, no bo się rynek nasycił. No. Potem taki hype był na syrenki właśnie. I teraz też się syrenek nasycił, bo ludzie, którzy pamiętali syrenki, prawda, to już tak powoli się już tam uzbroili w te syrenki, tak? Albo dali sobie spokój. No. Ale szczerze powiedziawszy, jak ja bym miał te 20 lat, nie? I miałbym 10 tysięcy złotych na zakup klasyka. No. I z całej mojej miłości do FSO, prawda, patrząc przez ten pryzmat, ja bym sobie Polenza nie kupił. Dlatego, że za 10 tysięcy złotych możesz sobie kupić dużo lepszy samochód. Ładę? Nie. Przecież już kupisz za 10 tysięcy jakiegoś zachodniego klasyka. O, panie, bez problemu. Amerykańskiego też zresztą. No, aż tak daleko nie sięgajmy, ale kupisz sobie jakiegoś zachodniego klasyka, który będzie 300 razy lepszym samochodem. W sensie no, takim, pewnie. Że jak masz 20 lat, to sobie w niego wsiądziesz i pojedziesz 1000 km bez uprzedniego przygotowania się. Chociaż a w Polonezie nie jest to takie oczywiste. No niekoniecznie. Jeżeli znasz Poloneza, on ci dużo wcześniej zakomunikuje, że coś jest nie tak, że czym się trzeba zająć. Złączyło nas panie, mówiliśmy o podróżach Polonezem, tak. Że trzeba je znać, żeby móc z nimi jechać. Znaczy, tutaj nie o to chodzi, że tyle sobie je znać. To jest samochód jak każdy inny i on wcześniej da znać, że jemu coś dolega. Tylko, że trzeba no, mieć jakieś tam podstawowe pojęcie o mechanice. Sam osobiście zjeździłem Polonezem kilkukrotnie całą Polskę. Tak więc trochę pojęcia na ten temat mam. Nie wątpię. Zresztą to słychać i nie tylko, trochę, tylko nie trochę. Tylko ja myślę, tak uważam. Tak więc, no niestety, to nie jest takie auto jak na przykład Mercedes Baleron, że siadasz sobie do Balerona i sobie jedziesz. Prawda? Jak odpali, to znaczy, że dojedzie. Co prawda ja osobiście patrzę na Mercedesa Balerona, o, to będzie hurdur, będę obrażał Mercedesy! Patrzę sobie na Mercedesa Balerona i no... W szczególności z zewnątrz to mi się nawet podoba, bo lubię takie samochody, ale za to środek to jest w ogóle no, dramat. Kredens taki po prostu. Nie podoba mi się za cholerę, w szczególności fotele. No, kompletnie nie są wygodne, ale mam niewymiarowy tyłek, tak więc... Każdy ma swoje. Tak, każdy ma swoje, że tak powiem, sympatie i antypatie. Tak jest.
Marcel, sporo gadamy, ale może jeszcze zapytałbym Cię tak ogólnie o historię powstania w ogóle czegoś takiego. Zasadniczo to się wzięło z tego, no, że powstałe Wezo Pomorze, tak? Mhm. I razem dłubaliśmy przy swoich samochodach. No i tam padł pomysł, a może by coś tam, może by to, a może by kurde jakąś rajdówkę. Mhm. No i przede wszystkim motorem napędowym był tego nasz prezes Andrzej. Łubu-dubu. Łubu-dubu, prezes naszego klubu. I wybór najamnika na budowę, repliki pełne zajamnika, padł w momencie, kiedy przystąpił do naszego stowarzyszenia taki człowiek, który się nazywa Roman Rogatka, który ma polskiego Fiata 125P, jamnika. Gdzieś go tam na kanale znajdziecie jakby, co? Dawno temu, sprzed chyba 5 albo 6 lat taki Możliwe. Film. To jest świetny człowiek, ma ten samochód od 32 lat i ciora nim na tak, co dzień. Ale on mówił, kiedyś z nim rozmawiałem, on mówił, że kupił go po prostu ze względów praktycznych, bo potrzebował wozić dzieciory. Nie? Tak, bo ma... I to była jedna z opcji. Sporo dzieci, tak, dzieci. Co miał jeździć? Żukiem? No właśnie, albo Nysą mógł albo jeszcze Nysą, jeździć, tak. Miał do wyboru, albo Żuka, albo Nysę, żeby się gdzieś wybrać z rodziną, a prawda, to już doskonale wiemy, że bardziej samochodem jest sześcioklapowy kontener na śmieci. Więc wybrał Fiata limuzyn. No bo akurat mógł, miał taką możliwość, prawda? I jeździ tym samochodem od 32 lat na co dzień. No właśnie. I ten samochód jeździ przez cały rok, bo wiem, że jeździł w zimę nieraz, widziałem go. Tak, on jeździ, jak zgnije, to mówię, to muzelmon zrobię jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Mało to wypadków nim miał. No, jak się używa, no to się ma stłuczki. No dokładnie, on to bierze pod uwagę. Dla niego to jest jeden samochód. Jezus Maria, jaki kram. Cóż nam tu nadjeżdża. Fajny widok. No ale wróćmy do jamnika. Tak. No i tak się, że tak powiem, zaczęło od tego Fiata jamnika romkowego, że może by tak poloneza jamnika. Mhm. Zaczęliśmy poszukiwania, no bo wiedzieliśmy o jednej sztuce. To bardzo łatwo stwierdzić, dlatego że wszystkie zdjęcia, jakie są tego pojazdu, to jest jedna... Znaczy, wiedzieliście, bo tak kolorze. Powiedzieliśmy, że o jednej sztuce, ale o jednej, tak. Że jedna sztuka że istniała, jedna sztuka, a nie, że ocalała, bo to tak, no właśnie. Wyprodukowana. No i tam wiadomo, Andrzej miał nadwozie, ten miał to, tamten miał tamto, zaczęliśmy pracę. No nieocenioną tutaj pomocą był nieistniejący już niestety warsztat samoobsługowy KMF Motoryzacja w Gdańsku, który udostępnił nam miejsce i wsparł, że tak powiem, narzędziami, duchem i prawda, roboczo godzinami i wszystkim. I tak to się zaczęło. Gdyby tak naprawdę nie to, nie byłoby tego też dodatkowego impulsu od KMF-u, to nie zrobilibyśmy tego. Taka jest prawda. No to pozdrawiamy. Mhm. Właściciela, chociaż tak, już teraz to się przeniosło, czy... Nie, KMF-u już niestety nie ma. Całkowicie. Tak, nie ma, ale właściciela pozdrawiam, bo jest także moim szefem, Kądziu. Szacuneczek. Pozdrawiamy. Tak. O Jezu, mam brudną rękę. Powiedz, a tak ogólnie ile to trwało? Jak policzył Przemek Czapiewski wczoraj, 38 miesięcy. 38 miesięcy, ale to była praca taka, powiedzmy, codziennie coś tam, czy raczej były przerwy typu miesiąc nic nie robiliśmy? Były przerwy, bo tak naprawdę musieliśmy stworzyć całą dokumentację techniczną tego samochodu, bo nie ma. Nie ma, nie istnieje. Zresztą jako żadnego prototypu z FSO. Bardzo, bardzo mało jest sprawozdań, dokumentacji, wszystko zostało zniszczone. Dlatego na przykład ci, którzy się zajmują maluchami, mają dużo łatwiej, bo Bosmal ma te rzeczy. Bosmal, który robi prototypy, oni mają rzeczy, dziękuję bardzo, chcesz sprawozdanie na przykład z badania malucha Bombla, dzwonisz do nich, oni idą do archiwum, szukają, robią ci odbitkę, ksero, dziękuję, proszę bardzo. Jedziemy. A co do Poloneza tego nie ma, więc trzeba było na podstawie 6 zdjęć, po pierwsze wymyślić ten samochód na nowo. Po drugie, no było głośno w mediach o tym, tak? Tak. Bo tu mówili, tam mówili, siam mówili i się odezwali do nas ludzie z OBR-u, którzy pracowali. Stworzyli, prawda, oryginał. Jak się potem okazało, się od nich dowiedzieliśmy dwie sztuki. Mhm. Druga była w innym kolorze. Druga była brązowa i co ciekawe, na dachu był taki wielki włas i on był taki a la cabrio, wiesz. O panie, ale odsuwane coś nie, takiego. Nie, pokrywę trzeba osiągnąć, zostawić, prawda, pojechać, jak się deszcz zastał, no to trudno. A co się stało z tym, wiadomo? Zgnił. Ale zgnił wypuszczony na rynek w ogóle, czy po prostu... Znaczy, powiem tak, no to te samochody... Bo tamten to jeździł, to wiadomo, że był jakąś taksówką, coś tam, nie? One zostały posprzedawane na przetargu. Czyli ten drugi też trafił normalnie do... na przetarg i podobno odezwał się też tam do Andrzeja jakiś facet i mówił, że w Skierniewicach
on osobiście ciął ten samochód na złom. Na terenie PKP. Podobno trafi do PKP ten samochód. Po co im taki? Nie wiem, ale to był centralny rozdzielnik. To jest jak cały komunizm. Tam nigdy nic nie wiadomo, dlaczego coś się działo. Taki wkład w historię motoryzacji miał pan. Ciął dziamnika. No co, no ciął, przyszedł przykaz, to ciął. To było gdzieś w latach 90. Mhm. Drugi natomiast, którego repliką jest ten. Został przebudowany na Polen Zakaro, gdzieś na początku lat 90. Biały. Wiadomo, i był biały, tak? Dobrze, tak, jakieś zdjęcie takie kojarzy. Na biało, został przelakierowany na biało i też nie wiadomo, czy jeszcze za czasów, kiedy ten samochód był w OBR-ze, nie został przebudowany na Karo. Nie wiadomo. Mhm. Fakt faktem, objawia się on nam jako Polonez Karo i znamy koniec tej historii tego samochodu z bardzo prostej przyczyny. Andrzej sobie siedział, prawda, tam miał skład budowlany, prawda, prowadził. Mhm. Siedział sobie, prawda, nad nim wisiało, prawda, rysunek techniczny Poloneza Jamnika, którego wtedy budowaliśmy, i przyjechał kurier. I kurier przynosi sobie paczuszkę. Mój tata miał takiego. Ale jaja. Andrzej patrzy, no dobra, no pewnie, bo każdy, bo dużo osób, o, ja Poloneza. Miałem takiego, tylko krótszego. No. Na takiej zasadzie, nie? Ja mówię, no to pewnie tego krótkiego, zwykłego. Nie, mój ojciec miał takiego. No dobra. A ma pan kontakt można z tatą? No i się okazało, że ów ten facet był właścicielem tego białego jamnika, tego przerobionego na Karo. On kupił go w Warszawie i jeździł na taksówce w Kętrzynie. I on tam miał wstawiony dwulitrowy silnik kwiatowski, no bo ten 1.5, no to wiem, trochę tym jeżdżę, jest... No, ciężki jest. No ciężki jest, tak. I każdy doskonale wie, że jak można było sobie nałatwić dwulitrówkę fiatowską do Poloneza, no to się to montowało i się upalało, aż odpadły koła, tak. Taki, wiesz, takie BMK, prawda, początku lat 90. Wiem, bo sam też kiedyś miałem przez chwilę Poloneza dwulitrowego. Zgnity był makabrycznie. Wszystkie koty okoliczne w nim spały, ale co mi tam podawał radości, jak miałem te 18 czy tam 19 lat, to jego... Łogiń był. Tak, był Łogiń. Teraz już można powiedzieć, dorosłem do silnika OHV, bo za Polonezę teraz kruzuję, a nie zapierdzielam. Nie walczę już z wszystkimi. Starość, panie, teraz to już z górki. Wiesz co, powiem ci szczerze, tak, teraz już nie ma czegoś takiego, że jak jedziesz Polonezem, to ci ludzie pozdrawiają. Wcześniej było tak, że wszyscy próbowali się zepchnąć z drogi. Jezu, tak, Maria, co ty jedziesz głównym, prawda? Puff, w ogóle spadaj i idź się zabij. No. No bo tak było. Tak było, tak. I prawda, dlatego tam... I sobie ten jamniczek, wróćmy do tego jamnika. No, i ten jamniczek, z Kętrzyna. Tak, trafił do Kętrzyna, gdzie służył jako taksówka. I nasz znajomy, Robert Brykała, który prowadzi arcyciekawą wystawę klasyki FSO. W FSO. W tym FSO, w fabryce, tak, normalnie w FSO. W lakierni, no tak, w lakierni można sobie mówię, pójść, zobaczyć. Wszyscy... Zobaczyć bardzo, bardzo ciekawa wystawa. Kto dobrze, nie był, kto nie był, to niech się tam ruszy, bo to nie wiadomo, ile czasu to będzie tam stało. I można zobaczyć lakiernię, jednak tą FSO od środka. Ja tam byłem wielokrotnie, jeszcze przed tą wystawą, jeszcze jak fabryka była w uśpieniu i czekała na inwestora. Tak więc to mam skalę porównawczą, ale ten, kto nie był, to też warto pójść. Jest naprawdę multum świetnych samochodów. Ale dobra, za bardzo odbijam od tematu. Ale to nic, to są cenne informacje. Robert Brykała pracował wtedy w Autoświecie i wykonał zdjęcie tego Poloneza jamnika przerobionego na Karo na stacji gazowej w Piastowie. Nawet kojarzę to zdjęcie, tak. Tak. Srebrne dekle, takie możliwe, kołpaki i coś możliwe, takiego no, miał, takie, plastikowe. No. Lata 90. Tak w Polsce, jest, no. Tak. No i właściciel ówczesny ciorał tym na taksówce i gdzieś w okolicach roku 2000 ktoś mu wjechał w bok. O co cholera, nie trudno przy tej powierzchni bocznej. Samochód trafił do warsztatu mlacharsko-lakierniczego, który niestety nie podołał odbudowania tego samochodu. No bo nie ukrywajmy, trzeba było zbudować nowe drzwi. Bo o ile, może przejdźmy tutaj. Jasne. Bo o ile, jak jest jak jamnik, nie? Bo już jako to, że serwisuję od paru ładnych lat Fiata jamnika panu Romkowi, to trochę już poznałem ten samochód. Te drzwi w Fiacie jamniku, no. One są wykonane z przednich. To są kompletne, no tak. Kompletne przednie drzwi, przeniesione tutaj, tylko jest tutaj inne zakończenie i po prostu ramka jest w drugą stronę. Dlatego w Fiacie jamniku tu masz dużą szybę, a tu masz przedzieloną, a w Polonezie jest na odwrót. Okej. Okay. A w Polonezie te drzwi jednak są wykonane w połowie z przednich i w połowie z tylnych. Że jest, no rozumiem. Jest i rama jest w połowie z przednich i poszycie jest. Akurat tutaj w tym wypadku, z tego co pamiętam, było cięte w jakiś taki sposób. Poszycie, żeby połączyć, nie? Okej. Okay. Więc te drzwi tak naprawdę są do skonstruowania. Niektórzy nam też tutaj mówią, dlaczego tu jest dziura?
dlaczego tu jest taka dziura, o tak jest, ta szyba idzie tak, a tu jest tak, dlaczego to, że się tak zrobili? Dlatego, że tak było. W tym oryginale? Tak. To było tak zrobione na sztukę, na odpierdol. Za przeproszeniem oczywiście. No to w sumie tak wypadało zrobić. To nie? Było, no staraliśmy się przynajmniej z zewnątrz odwzorować 100%, nie? Wygląd tego pojazdu w momencie, kiedy były robione te zdjęcia na Ursynowie. No bo jak nie trudno zauważyć, ta szyba jest szybą tą, z tych drzwi tylnych. Tak jest. Dlatego ona jest też tak ścięta i dlatego to tak wygląda, jak wygląda. Niestety, tak ma być. I tak zostaje. Tak nic zostaje. Tego już nie będzie. No, no, FSO. Fabryka samochodów osobliwych i niestety. Niestety trzeba się, prawda, do tego stosować. Jeszcze nie zapali. A mówię? No? Pozdrawiamy tamtych państwa z tamtego Volvo. Nie nagrywaj ich, nie, broń Boże. Nie będę. Pozdrawiamy ich. Przepraszamy, żeśmy spierniczyli im rendezvous. Chyba robotę, tak. Przerwa musiała być. Dobra, jedziemy. Jeszcze utrwalimy fajne miejsce. L300. Kro! Fajny widok. Kro! Tutaj kaczka, panie kochany, to jaki ten, to kamper chyba, czy taki multivan bardziej. A cholera go wie. Coś nam tu dojechało, świeżego nie. Nie, Z3 i dwie miaty. No teraz ze skwerku się wszystko tutaj przeniosło, bo jakiś naprawdę bardzo mądry, światły człowiek postanowił zerwać chodnik i rozwinąć tam trawę z metra. Cycuś, no. Naprawdę. Padaj nie tutaj. Patrzą, padają, kraszczą. Jak to jest, kurka. Porsche za pół bańki czy za półtorej bańki tego nie zrobi, niestety. Nie, bo ludzie się zastanawiają, czy oni już wytrzeźwieli. Czy mają odstawić picie, bo widzą dziwnego poloneza. Ja już nie piję. Ja już widzę przedłużone poloneza. Tak, już tam crossfit wątroby już był w weekend? Wczoraj był. Marcel, bardzo Ci dziękuję. Bardzo proszę. No i w imieniu wszystkich widzów też dziękuję za solidną, kolejną już porcję informacji. Czy solidną? Nie wiem, bo jak zwykle żeśmy gadali luźno i tak w ogóle Tak to ma wyglądać właśnie. Tak to ma wyglądać. Luźno pogadali, jakbym się przygotował do czegoś, bo tradycyjnie żeśmy z marszu wywołał. Ale Ty jakbyś się przygotował, to byśmy musieli chyba, kurde, tygodniowe nagranie zrobić. To Jezu, kupisz, a nie jednodniowe. Słuchaj, załatwisz pół litra wódki i będziemy lecieć z tematem. Gitara. Będzie, tak jak wiesz, taki był taki człowiek bonus BGC, prawda, i Pakol TV będzie lufa pytanie. Tylko że my to zrobimy w wersji o polonezie, na przykład. No widzicie. Jest to jakiś pomysł. Jestem ciekaw, jestem ciekaw, kiedy padnę na podłogę i zacznę robić to co bonus. No kto wie, może w następnym. Dobra, znikam, bo tam Barbara na mnie czeka. Cześć. Szacuneczek. Dzięki, no i pozdrowie. Do zobaczenia. Widzimy się niebawem pewnie. No spoko. Trzy dni i wyście się wyleczyli z tego śmiechu debila. Może tak? Wyjaśniam. USW. Wiadro, szmata, woda. Do szeregu, co? Kurwa, kto trzaska będzie mieć wiadro? To idźmy, żołnierzu! FSW! Polować! Dwóch pisuarów nie dało się przetkać nawet karherem. Trzeba było rozkręcać.